No tak, jedną dwie. Tak, jedną wyrzucę. Dzień dobry. Otwieram obrady 9 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jesteśmy w 100%, ale proszę jeszcze o przegłosowanie swojej obecności. Witam na obradach sesji nadzwyczajnej pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam panią skarbnik, panią Martę Paśnik. Witam was koleżanki i koledzy radni. Witam panią sekretarz, pana Krzysztofa, panią Kamilę. Szanowni radni, sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek pana burmistrza, gdyż musimy się zająć uchwałą w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 357 OZ na odcinku Cetun Rosocha Polanów. Szanowni radni otrzymali proponowany porządek obrad. Czy są uwagi panie burmistrzu, panie przewodniczący Komisji Infrastruktury Budżetowej do porządku obrad? Tak, panie przewodniczący, panie burmistrzu, proszę pana burmistrza o zgodę na wniesienie nowej uchwały nr 9/75/19 w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod tytułem przebudowa drogi powiatowej nr 357 OZ na odcinku Cetun Rosocha Polanów. Jest to propozycja uchwały ustalona na Komisji Infrastruktury i Budżetu. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Przed posiedzeniem sesji nadzwyczajnej odbył się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, gdzie problematyka dotycząca tych projektów uchwał została bardzo szczegółowo omówiona przez pana burmistrza, panią skarbnik. Dlatego też sądzę, że nie powinniśmy jeszcze raz dyskutować na ten temat i analizować całej sytuacji związanej z przystąpieniem z powiatem koszalińskim do realizacji tego przedsięwzięcia. Przystępujemy więc do podejmowania stosownych uchwał. Projekt uchwały nr 9/74/2019 roku w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Cetun Rosocha Polanów oraz projekt uchwały nr 9/75/2019 roku również w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogi powiatowej Cetun Rosocha Polanów. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu o opinię dotyczącą tych projektów uchwał. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Infrastruktury i Budżetu rozpatrzyła negatywnie uchwałę nr 9/74/19 w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod tytułem przebudowa drogi powiatowej nr 357 OZ na odcinku Cetun Rosocha Polanów. Jest to decyzja niejednogłośna i oraz rozpatrzyła pozytywnie uchwałę nr 9/75/19 w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim
do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod tytułem przebudowa drogi powiatowej nr 357 OZ na odcinku Cetyn Rosłocha Podania. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Projekt uchwały nr 9/74/2019 roku w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogi Cetuń Rosowa Polanów. Pierwszy projekt uchwały. Proszę o przegłosowanie. Projekt uchwały za 2 osoby, przeciw 13 osób, wstrzymujących się 0, a więc ten projekt uchwały został odrzucony. I projekt uchwały nr 9/75/2019 roku w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej na odcinku Cetyn Rosłocha Polanów. Przystępujemy do głosowania nad drugim projektem uchwały. Proszę o głosowanie. Ja również jestem za tym, żeby odczytać z monitora, dlatego że jest awaria techniczna. Wszyscy radni byli za podjęciem tej uchwały, więc uchwała przechodzi jednogłośnie. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w sesji. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, panu zastępcy, pani skarbnik, wam szanowni radni, pani sekretarz, panu Krzysztofowi i pani Kamili. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek 9. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Obrady uważam za